Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Śpimy. Odcinek 41 i druga część wczoraj była niedokończona, dzisiaj dokończymy część, ale pamiętajcie, że jeszcze przed tym dobranoc dla ciebie, jeżeli idziesz spać. Jak nie, to żeby ci się miło żyło i tak dalej. Możesz odcinki powiedzieć. Na tym kanale są publikowane codziennie o 22:00. Oglądaj z playlisty, tak, aby nic cię nie ominęło, aby cię nie obudziło nic innego. Więc jeżeli jeszcze nie oglądasz playlisty, odpal sobie koniecznie z playlisty, wtedy jak będziesz sobie spać, to inne odcinki będą ci lecieć w tle. Dokładnie. Jeżeli nie oglądasz wcześniejszego odcinka, to możesz obejrzeć, dowiesz się, o co chodzi z nim, a my idziemy dalej. Dobra, tak. To dawaj kolejny zawodzik. Skończyliśmy na fizjoterapeucie. Mówimy o tym, czy który zawód moglibyśmy wykonywać. Weźmiemy listę zawodów całą i se o tym pierdolimy. Florysta. Dawaj. Czyli osoba pracująca w kwiaciarni. Zajebiście, kolejny fajny ten. Czemu w kwiaciarni? Na pewno tylko w kwiaciarni? Może też wydaje, kwiaty sadzi i tak dalej, albo ma produkcję. Ja słyszałem, kwiatów. Bo zawsze jak się wchodzi do... Ja lubię kwiaty i rośliny, mógłbym być. Zawsze jak wchodzi się do kwiaciarni, tak ładnie pachnie i sam mówisz, o jak ładnie pachnie, a ja słyszałem, że floryści, którzy tam pracują na co dzień, mają dość tego zapachu, że im już przeszkadza. No też mi się tak wydaje. Mi się kojarzy to z tym, ale to zawsze ten zapach jest... Chociaż nie, to też jest podobny nawet jak się wejdzie do kwiaciarni, taki z grobami mi się to kojarzy, z cmentarzem. Bo no bo może na cmentarz taki... się chodziło do kwiaciarni. No tam jest kwiaciarnia często przy cmentarzu i tak mi się z tym kojarzy może do tego. Ale fajnie, lubię kwiatki, wszystko tu są, trochę zdychają już niestety, bo to mieszkanie jest takie niezbyt adekwatne do posiadania kwiatów. Poprzednie było fajniejsze i fajnie se rosły. Ja na ale... przykład rozwiązałem ten problem. Masz sztuczne, no też chciałem do tła, akurat chciałem sobie kupić sztuczne, żeby zawsze tak samo to ładnie wyglądały. To jest plastik, bo ten ale... No i tak samo wygląda, to po co te prawdziwe. Nie no, fajne kwiatki, lubię roślinki, więc mógłbym być florystą. Floral box. Dobrze. Jaki masz kolejny zawód dla rodziców? Kolejny zawód, fotograf. O, no to jest taki kolejny, w sumie tu wykształcenie trudny. W tym kierunku. Trudny zawód. Wykształcenia nie mam, ale no jest trudny, trzeba też mieć zmysł jakiś i tak dalej. Mój rocznik z mojej klasy, równocześnie mieliśmy lekcje z ludźmi, którzy byli właśnie na fotografii i mówili, że ciężko bardzo. No jest to też praca. Ciężki kierunek. W ogóle ciężko robotę znaleźć jako fotograf, jak jesteś freelancerem, no, to jest ciężko znaleźć. No bo to zlecenia trzeba łapać, dużo pierdolenia, no. Nie? Takiego i tak dalej, jak się nie jest jakiś... Czym jest frezer? Frezujesz coś, a to nie jest tak, że... To u friza pracujesz. Kojarzy... Tak? Nie, chyba. Mhm. Frezer mi się kojarzy, że... Kurwa, czym jest frezarka? No, ja znam to, wiem to, ale nie mogę sobie teraz... Jakieś urządzenie tam w fabryce, z coś pracujesz. Frezer. Fryer. Frezer. Obróbka, skrawanie, maszyna, frezarka, no właśnie. To mój dziadek to robił. Znaczy on wszystko robił, ale to też kojarzę, że to ten. I mi się to podobało ze dzieciństwa. Fajnie. Fryzjer. Fryzjer. Nie mógłbym być. Nie umiałbym. Chyba. Kurwiałoby cię, co? No, a jakoś też nie jara mnie to za szczególnie, więc... Ale spoko. Można komuś spierdolić włosy i jest przypał. U nas kierunek, jak byłem w szkole, w technikum, to tam też był kierunek Mam wrażenie, że na fryzjerkę idą typy, które nie wiedzą, co robić w życiu czasami. Znaczy ja nie chcę obrażać. Zależy, nie? No ale jeżeli, miałem jeżeli często faktycznie tak właśnie... tak, o, nie wiesz co ten, to jest zawód, który da się wykonywać, nie? Jeżeli nie wiesz, co chcesz robić w życiu, ale nie, są też osoby, które się tym jarają po prostu, nie? Otwierają jakieś tam swoje studia i tak dalej i w tym działają fajnie. Ale raczej by mnie to nie kręciło za bardzo, więc pewnie nie nadawałbym się do tego. Myślałem, że jest napisane grabasz, ale jest napisane garbasz. Jeszcze Alberto by do mnie przyszedł, czy ten kurwa Joseph, i powiedział, że mu spierdoliłem fryzurę i by się wkurwił i nie zapłacił. Co to jest garbasz? Garbasz to ze skórą coś robi rzeczy. Osoba zajmująca się garbowaniem skór, wow, no, masz rację. Ale czy to nie istnieje? Ten zawód jakoś jest szczególnie... wymagany wśród aktualnej te, nie wiem, taki niszowy bardzo mi się wydaje. O hopie, ginekolog. O kurwa. Nie, generalnie robota. Na nic chyba z lekarz, z medycyną bym się nie nadawał, mi się wydaje. Spenetrujdziurka.pl tak powiem. Górnik, też spenetrujdziurka.pl. Też spenetrujdziurkę. Mógłbym być, ale nie wiem, czy bym się nadawał. W sensie... Z górnikiem? No, ciężko. Dużo osiana robota. Się dostaje podobno. Ale czekaj, no bo górnik, realnie czekaj, bo to mi się, nie, bo jak słyszę, niektóre zawody tak po prostu słyszysz, to od razu się coś wyobraża, masz wyobrażenie na temat tego przez nazwę, ale tak
przytaczając je do realnego świata aktualnego, to nie wygląda tak, że górnikiem jesteś i kurwa masz killowek z Minecrafta i kopiesz te kobla. Chyba to tak nie działa, nie? Tylko, nie ja wiem, lubię grać w Minecrafta na przykład. Maszyny obsługuje coś, może też są takie jakieś odłamy tego górnictwa. Ale no ktoś musi to kopać, nie? Ktoś to musi kopać jakąś maszyną. No tak. No to nie wiem. Także typowa fizyczna ten ciężko na pewno. Nie wiem, czy no i możesz skinąć, nie? Możesz coś zawalić. No też pewnie, jeżeli to tak ten. Mógłbym robić, ale ciężko. Grabasz. To jest... Też w pewnym sensie spełniać PL. To jest na cmentarzu, a on co, kopie rowy na cmentarzu, czy nie? Nie, się kopie pojebało. Dziury to na groby. Dziury na groby. Kopie grabasz, tak? Na TikToku jest taki koleś, który jest grabarzem i opowiada o pracy w grabie. Jest taka ponura ta praca, mi się wydaje. Taka zawsze grabarz był przedstawiany jako taki ponury gość, wysoki kurwa w płaszczu. No bo kojarzy się ze śmiercią. No wiem, no to mówisz, ale po prostu na niektóre zawody jest takie od razu skojarzenie jakieś. Generalnie jesteś kopaczem. No ale... Myślę, że może trzeba mieć trochę mocną psychikę, bo możesz czasem na coś natrafić, nie? Właśnie ten z TikToka opowiadał, że kiedyś musiał rozkopać ciało, które 2 tygodnie już leżało i mówi, że tragedia, że taki odór, że nie jest w stanie sobie wyobrazić tego smrodu nawet. W sensie, że człowiek, no jeżeli tego nie powącha, nie jest sobie w stanie wyobrazić, jak to jest smród. No tak. Ale mógłbym być. Też w szkole mi często mówili, że rowy będę kopał, więc to idealnie bym się nadał. A teraz kopiesz ich po mordach. Grafik komputerowy. No to też takie przejebana coś w sumie robota. W podobie coś, co już robię lub robiłem, lub miałem okazję robić, więc czy bym to chciał. Masz wyłączone na Discordzie pokazywanie? Masz wyłączone na Discordzie pokazywanie, czy mogę kogoś no mam przenieść? No mam tylko z kamerką, no. Okej, okay, dobra, to przeniosę, żeby ten... Możesz. No. Kolejnym zawodem, który mamy... znaczy to grafik, generalnie co do grafika, to przerąbane, nie? Bardzo tak. Ciężka robota. No plus mówię, to też w poprzednim odcinku mówiłem, że jak myślę teraz na podstawie tego, jaki zawód moglibyśmy wykonywać, przynajmniej ja, no to mówię, nie chciałbym też czegoś w podobie robić, a to już miałem okazję, więc czy bym chciał być, to raczej... Handlowiec. No to też ogólnie bardzo mi się... kojarzy, to jest to ogólne, gadaliśmy już o tym trochę. Jak właśnie sprecyzujmy to bardziej, bo... No to wejdę w handlowcem też może być powiem. Koleś, który stoi chyba i sprzedaje rzeczy, kurwa. Dobra, to uznajmy to nie. Jako osobę, która jeździ po tobach, na przykład sprzedaje odkurzacze. To jest przerąbana robota. A to nie inaczej się nazywa? To nie jest handlowiec chyba, tylko na E coś. Jakiś akwizytor, nie? To nie na wiem. E? No A, no chuj. Dobrze. A handlowiec? Hodowca. Czego hodowca właśnie? Tu też no, czego bombowca, hodowca? Kurwa, czego? No, bombowca. No, hodowca zwierząt, no fajna robotka, tylko męcząca i śmierdząca. Czemu? Nie no, fajna. Ej, nie ma łatwej roboty, patrz. Wszystkie zawody, które mówimy, że jest, rzadko zdarza się przyjemna. No, jakieś minusy na pewno. Każde wszystko, co robisz w życiu, ma swoje plusy i minusy, że tak powiem, nie? No, ale, prawda. Ale no... Mógłbym hodować zwierzątka, ale... Fajnie, takie baranki. Ale smutne trochę niektóre zwierzątka hodować, bo one na przykład są skazane na śmierć już. I no, tak się na przykład zaprzyjaźnisz z nimi i wiesz, że one nie będą żyły i tak dalej. U mnie w domu na przykład, ja mieszkałem... Ale o, na przykład hodowca, jakieś hodowle są przecież na przykład kotów, też psów i tak dalej. To też jest wymagające, bo wiesz, jak masz jakąś rasę konkretną na przykład... Ale też go nie zobaczysz nigdy, nie? No. Takie mówisz, wysyłajcie mi zdjęcia i filmiki z nim. Tak. No też ciężko. Jak kupowałem psa, to powiedzieliśmy kolesiowi, że będę mu wysyłał zdjęcia pieska, jak będzie rósł, tak dalej. On mówi, każdy tak mówi, nikt nie wysyła. I ja tak sobie myślałem, co ty pierdolisz, ja ci wyślę na pewno. Wiesz co zrobiłem, nie wysyłałem mu ani jednego zdjęcia. No widzisz, przewidział cię. Hostessa, no. To podobno, już gadaliśmy o tym. Hair manager, o czym podobne. Gadaliśmy hostessa, nie gadaliśmy o hostessie. No to jest trochę jak sprzedaż, to jest to coś podobnego. No niekoniecznie, bardziej hostessa mi się kojarzy tak, że wiesz. Ale to już damski zawód, to nie moglibyś. Są hostessy, że hostess, koleś, hostess? Hot test. Hot man. Hot test, to ty jesteś. Dzięki. Hutnik to wyjebane, bo to ciężko. To chyba to już gadaliśmy już. Przegadaliśmy hutnika, czy co? No, tak, chciałem pracować w Hucie Katowice. Super, fajna płytka. Hydraulik.
Spenetrujdziurkę.pl. Znowu spenetrujdziurkę.pl. A przy kurierze nie powiedzieliśmy, że spenetrujdziurkę.pl. No bo kurier tego nie robi. Hydraulik, kurwa, miałbym stres taki, że bałbym się, że przyjdę do kogoś do domu, rurę naprawić. Człowieku, i dupę będzie widać. Rozkręca... Nie, to akurat git. Nawet bym pasował, ale rurę będę kręcił i wodę wypierdoli na całe mieszkanie. Jak... Takie. Bałbym się. Zdarzały się ale i takie sytuacje. Trzeba mieć jakieś wykształcenie w tym kierunku, a tu nie mam nic. Nie mam. Oferta pracy influencer jest jedna oferta pracy, aż się zdziwiłem. I co tam jest? W jakiejś agencji? Influencera? Social media. Aha, bo to jest social media specialist. Media, albo właśnie, no, że influencer. Marketing, jakieś inne duperele takie. Influencer marketing specialist. No to możemy przejechać te zawody, generalnie te social media, agencje i tak dalej, no to mógłbym to robić, bo robiłem już to znam i tak dalej, ale no znamy się na tym, ale nie byłaby to jarająca robota, no bo już określiliśmy, że w tym kierunku co... Plus mnie strasznie wkurwia i to jest to, o czym dzisiaj gadaliśmy. Nie mówmy proszę nazwy marki, żeby nie psuć sobie kontaktów, ale... Ludzie pracujący w branży influencer marketingu w agencjach się kurwa nie znają w ogóle na marketingu influencerskim. No są takie osoby, które się nie znają faktycznie, ale to też jest coraz bardziej... Rzucasz im propozycje, stary, lokowania produktu, który wymyślamy zajebisty odcinek, wysyłamy im brief, a oni go nie biorą i dają jakieś gówno. No tak, i nie czują na przykład, że to się sprzeda i tak dalej, gdzie to ja my też wiemy, co najlepiej u naszych odbiorców zadziała, nie? Więc to też tak wkurwia, jak ktoś się nie bardzo na tym zna, ale... Znaczy... Empatii nie mają ci ludzie w ogóle, praktycznie zawsze po swojemu wszystko robią. Tak, no. Zależy. Ale też zawsze... coraz więcej już tak marek, czy właśnie osób z tym związanych, no coraz bardziej kuma ten jednak świat i można sobie na dużo pozwalać w tych lokowaniach i kampaniach i tak dalej, ale no, a propos zawodu to informatyk już gadaliśmy. Informatyk, no gadaliśmy coś tam. Inspektor? Inżynier jakości. To jest, możemy o tym pogadać, bo to jest praca w fabryce, na przykład jak sprawdzasz, czy coś jest jeszcze, nadaje się do produkcji, czy coś. Nie? Ale to, że na tym, na fabryce, na taśmie i tak dalej, to na tym polega przykład, ten nie? inspektor, no. tak? No spoko, mógłbym pracować, tylko bym musiał się w tym kierunku przeszkolić, bo nichu ja nie mam pojęcia, na czym to polega i nie mam wiedzy. Ale spoko, robotka, chyba. Co to kurwa jest jeździec? No kurwa, jeździsz na koniach, na psach. Jubiler. Jubiler? Lodu mam od jubilera. No to mógłbym być jubilerem chyba. Ale to chyba trzeba mieć jakieś właśnie wykształcenie. Mi się wydaje, że się chyba przyda, jeżeli nie chcesz być gościem, który po prostu jest ekspedientem w jakimś sklepie, czy po prostu za kasą stoisz sobie... I w jakimś takim jubilerskim sklepie sprzedajesz, nie? Więc... Ja ostatnio od jubilera fajne, na przykład... Fajne, chciałbym się w tym kierunku ostatnio u prawdziwego jubilera zamówiłem sobie sygnet na przykład. Będę miał custom sygnetu. Pewnie będą pytać, skąd taki mam. No kurwa, zrobiłem se custom. Będzie to 5 z GTA. Taka, no to mówiłeś już na którymś tym, no. No, no i czekam na to i właśnie... A ile ci to będzie szło w ogóle? Powiedział, że daje to do że będzie zaczynał pracę po długim weekendzie, więc w poniedziałek zaczął pracę, więc chuj wie ile to będzie szło. Póki co zero info. Ale idąc dalej. Ale jubiler fajny, chciałem się w tym kierunku pouczyć, jakieś kamyczki, kurwa, materiały, biżuterię. To bym się praca kamieniarza jest ciekawą pracą. O, co a propos kamieni. Wiesz? Robi kamieniarz właśnie? W sensie tak... Wszystkie brukarze i tak dalej, to jest właśnie kamieniarz. To są ludzie, którzy robią chodniki i robią podjazdy do samochodów. Czyli to trochę to, co objechaliśmy tą budowlankę już w poprzednim tym, że... No tak, no coś tak. Coś taka budowlanka bardziej, ale to są, tak? To są ludzie, którzy potrafią na przykład układać te wzorki na chodnikach takie ładne. Aha, no to brukarz to bardziej chyba, nie? A kamieniarz to nie tak, że na przykład obrabia te kamienie właśnie budowlane może i tak też, dalej? Może też. W ten sposób coś? To też bym musiał umieć to robić. Aktualnym tym to bym chuja umiał, ale fajny zawód chyba. Kelner. Spoczko. Kelner? No, mógłbym być ciężka kelnerem. Robota. Podaję chuja kurwa na tacę. Zajebiście.
ciężka robota i generalnie gastro, kurwa, spierdolnięta robota, nie? W sensie... No jest ciężka. Spoko i spoko, i dużo ludzi w tym pracuje, ale jest, kurwa, o to mi chodzi, że ciężka właśnie, że potrafią być pierdolca i się dostać. Tu jest ciekawy zawód, kinooperator. Ale to, że w kinie na kasie pracujesz, czy puszczasz filmy? Nie, operator, no, operator. Chyba, tak? No, no, taśmy nakładasz. To mi się wydaje, że nudna może być ta robota, mi się nudna, wydaje. Nudna? Ja też nie wiem, czy fajna. mocno zaraz... No też to się wydaje, że fajna, nie? Ale mi się wydaje, że nudna znajomego. I mało, nie jakoś mocno dochodowa chyba. Miałem znajomego i mówił, że dostaje się pierdolce, jak się 20 raz ten sam film widzi. No, więc to jest takie, się wydaje, że fajne może być, ale pewnie na dłuższą metę nudne, no. Kominiarz. Serio istnieją? To też taki zawód istnieje? Spenetruj dziurkę.pl. Kolejny. Generalnie cały odcinek można nazwać spenetruj dziurkę.pl. Widzę fajne zawody. Przecież jakiś pan kominek. No kominiarz, ale kominiarze no, nie tylko czyszczą kominy, oni też pracują wydaje, wentylację. Że nie jest... No tak, chyba. To chyba też dla starszych ludzi mi się wydaje zawód aktualnie. Tak. Komornik, to też przyjebana robota. Komornik? No, musisz się jebać z długami cały czas i ktoś ci mówi, że nie ma za co spłacić i musisz mu napierdalać. No i też taki trochę kontakt z ludźmi i tak dalej, taka robota no. Tego typu bardziej. No. Jaki jest kolejny? Konsultant. Konsultant to też praca. Też praca z ludźmi, obsługa klienta, tak? O to chodzi. Ja strasznie lubię, jak gadam z jakimś konsultantem, to strasznie lubię tak do niego podejść w niekonwencjonalny sposób. To że, znaczy, wiesz, że w jaki przykład, sposób chcesz do niego podejść? No na przykład jak do mnie dzwoni, coś to się pytam, wiesz, zadaję jakieś pytania takie z dupy, albo jak na przykład gadam i składam jakieś zażalenie na coś, to tak mówię, że no ja wiem, że to nie jest pani sprawa, pani tylko pracuje, ma pani... A, no w ten ludzki sposób podchodzisz, o to chodzi, tak? Tak, tak, ja bardziej tak, no tak mówię, no bo to, że wiesz... Też... Ja na przykład nie rozumiem ludzi, którzy dzwonią gdzieś i się do czegoś prują i krzyczą. No tak, i myślę, że to załatwi ten, nie? No ale wiem, jak to wygląda ta robota i tak dalej, no ale... Ja wprost mówię babce, pracuje pani w chujowej firmie, wyjebali mnie na sialo, kurwa. No tak, to też tam. Wiem, że to nie jest pani wina, ale musimy coś z tym zrobić. Nie wiem, jak to rozwiązać, jestem wkurwiony, proszę mi pomóc, nie? No, to też pierdolca idzie, mi się wydaje, w tej robocie. Jak dzwoniłem do pewnej firmy, która mi kompa składała i mi zrobiło chujowo tam jedną rzecz, to ten... Chociaż konsultant to bardziej chyba coś już bardziej wyższe stanowisko chyba niż obsługa klienta zwykła jakaś tam po prostu. Kosmetyczka. No to raczej nie jara mnie to. Dużo siana się dostaje chyba na kosmetyce, wiesz? No jeżeli masz własny jakiś pewnie salonik i tak dalej, ale to też jest dość popularne mi się wydaje. Tak przynajmniej teraz jest tak, że dużo jest tych salonów kosmetycznych i tak dalej. Więc to jest taki... Zawód. Więcej ofert pracy niż od kosmetyczki jest, kurwa, na krawca. Nie ma krawcowych w ogóle praktycznie. Dziwne. Serio? No, 200. Moja cała rodzina jest. Prawie 300 ofert. Moja cała rodzina jest. No, twoja siostra mi uszyła maseczkę, jak była pandemia i sobie w niej chodziłem. No, nie szyła maseczek. Czemu robiła, dałeś mi maseczkę od twojej siostry. A, szukałeś mnie. Ten. A no tak, faktycznie, bo ja powiedziałem, że... Bo nie było do kupienia takich maseczek, jak chciałem, zwykłą po prostu, taką ten. I mówiłem, że ty, uszyj mi maskę, no, masz tu, kurwa, koszulkę, dałem jakąś koszulkę taką, której nie noszę. To była z koszulki twojej maseczka? Tak, to była z mojej koszulki, ja po prostu dałem mojej siostrze, masz tu koszulkę, kurwa, uszyj ja mi maseczkę chodziłem. Z tego. Ale to była nienoszona koszulka, stary, to była koszulka jakaś, którą dostałem na jakimś evencie, kurwa. A ta maska z była fajna, gry. Ona była mega trwała, ja potem zgubiłem po prostu już. No, no była wygodna, taka było. Fajna, więc no, no. Więc tak, no. To fakt. Ona była i taka to, za uszy, to ten, znaczy a propos zawodu, czy mógłbym być? No pewnie mógłbym, ale czy bym się nadawał jakoś szczególnie? Jezu, pamiętasz jak się maseczki zakładało na wyjście do sklepu? Ja pierdolę. No, trzeba było. Przejebane, i w autobusie maseczkę. No. W komunikacji. A nadal w zimę, się dalej na przykład w zimę... Nie. Nawet w samolocie jak leciliśmy to przecież nie trzeba było mieć. Aha. Nawet na lotnisku byliśmy też, wtedy nie trzeba było mieć, więc... Ale ja w zimę sobie na przykład lubię nosić, bo nie lubię za bardzo szalików aż tak bardzo, tylko chcę maseczkę, no żeby mi w mordę było ciepło. Krupier. Krupier? W kasynie? No na przykład. No właśnie to się też kojarzy od razu z tym, a co robi krupier tak realnie? No tak, w sensie... to zajmuje się kartami, no. Krupier. Aż sprawdzę tak. Pracownik kasyna, obsługujący grę hazardową, okej. To dużo pewnie teraz mi się wydaje...
na online, na przykład jakichś kasynach i tak dalej, to chyba też się kwalifikuje, tak. Kurwa siedzi, babka karty składa i tak dalej. Pewnie tak. Ciekawa, ciekawa mi się wydaje robota. Dużo historii pewnie można wynieść z tej roboty. Ciekawa. I ludzi, ludzkich tragedii. Księgowy. Księgowy, o kurwa, to mi ciężka się wydaje. Robota. Ciężka robota i nudna mi się wydaje. Więc... No. Nie, mógłbym pana... być, kurwa, na pewno bym coś zjebał, na pewno bym był chujowym po prostu księgowym, więc... Lektor. Lektor? No. To też jest taki zawód nietypowy jakiś bardzo, ale czym mógł być? Czemu mama do mnie dzwoni później? No to też trzeba umieć, to nie... Trzeba umieć. O kurwa, maszynista. Ciężko się wydaje. Maszynista? To też mam, mam w rodzinie maszynistę chyba. To jest, ale... To jest ten. To, czekaj, to jest na pewno, że upewnię się. Maszynista. Osoba, tak, lokomotywy. No, no to ten. To tak. To mój, tak. Mój szwagier jest maszynistą. Meteorolog. Co robi meteorolog? Pogodę no, sprawdza? To też taki nietypowy zawód, aż tak bardzo i taki typowy, no? Mainstreamowy mocno, ale ciekawy. Model. Model. Kurwa, z tym modelem. To jest... jest jedna oferta pracy na muzyka, what the fuck? No właśnie, to są takie oferty pracy, kurczę, że niektóre po prostu jest takie, że ciężko to właśnie zofertować, tylko bardziej po prostu robisz swoje w jakimś danym kierunku i w końcu plus minus z tego żyjesz sobie. Na przykład ale właśnie taki roboty. Model. Czy coś, to tak... Dwie dziwne prace obok siebie, negocjator i nurek. No negocjator, no to okej, okay, no to pewnie, a to tak, to realnie tak wygląda, coś kurwa negocjujesz? Coś? Negocjator to jest taki ziomek, atak terrorystyczny, to on tam idzie i ten... I... Nie, to chyba nie takie negocjacje. To chyba nie takie negocjacje, bardziej, nie wiem, jakaś firma ma jakiś kurwa przetarg albo coś, albo jakieś oferty. A co robi taki nurek? A nurek? Nurek, nie tak. Mógłbym być, bo nie umiem pływać za dobrze, a... Ale co robi nurek, kurwa? No, co robi? Co robi nurek? Tak no, realnie w aktualnym pływa. Świecie. Kurwa, chyba łowi. Ja się bawię z tutaj mikrofonem, zaraz się wywali. Idąc dalej. Obsługa gastronomii, obsługa hotelowa... Hotelarstwo, branża hotelowa. Hotelowa branża? No. No mógłbym pracować pewnie, ale... Też spoko chyba robotka taka fizyczna, po prostu osę, kurwa, coś tam robisz, ale... Ochroniarz. No to zależy jaki ochroniarz. Ale... Ochroniarze najczęściej są kurwami takimi jebanymi. Właśnie, albo masz ochroniarza, kurwa, takiego po prostu, że... gdzieś na miejscu pracujesz w jakimś, kurwa, albo sklepie, albo tym, to taka nuda, nie? Raczej. Ale jakiś ochroniarz taki, że masz agencję jakąś ochroniarską i na jakichś eventach ochronę i tak dalej, to już ciekawsze jest. I to, no nie mógłbym być, bo musiałbym być dojebanym koksem takim, ale fajna robota. Chciałbym być ochroniarzem na Fame MMA. Nawet mówiłem ostatnio, że chciałbym taką koszulkę, kurwa, mieć Fame MMA, Fame Crew, dopakowany być i ochroną być tam. To bardzo fajne. Ogrodnik. O, no to coś jak chyba ten florysta, co mówiliśmy, nie? Tylko tak. Bardziej ten, mógłbym być ogrodnikiem. Generalnie w przyszłości będę miał swój dom, działkę, ogród i będę tam różne rzeczy hodował sobie, więc... Masz więc uprawnienia tak. Na wózki widłowe na przykład? Robili u nas w szkole, ale nie robiłem. A to jest to? Operator wózków widłowych. No to mógłbym być, to spoko. Znaczy pewnie też nudna robota na dłuższą metę, ale... Ale jakbym sobie zrobił kwalifikację... Ale brum brum robisz sobie i sobie jakiś... No brum brum. Po magazynie. Optyk okulista. No to już z medycyny, bo... jeżeli chodzi o to, to najbardziej prawdopodobny zawód, który mógłbym wykonywać, jeżeli chodzi o taką medycynę, powiedzmy. Takie lekarskie jakieś rzeczy. Ale czy bym... No tak. Czy bym chciał? Nie wiem. No chyba średnio, tak szczerze. Organizator wydarzeń, to już gadaliśmy chyba. Oświetleniowiec, to coś też tego typu. Pedagog, no dziwna robota pedagogiem bycia, pedagogiem. To jest w szkole, tak? To chodzi? Tak.
No ja sprawdzę, no, znam nazwę, wszystko wiem, co chodzi, ale tak chcę sprawdzić, czym to się realnie zajmuje. Profesjonalista wykonujący zawód po ukończeniu wyższych studiów pedagogicznych, okej, dobrze, ale... Jaki jest ten... O, jest, układa programy kształcenia i nauczania, tak? To nie wiedziałem nawet. Przeprowadza okresową ewaluację jakości nauczania, no nauczanie, tak? Jakieś w szkole, kurwa, takie ten... Tego typu bęc. Prowadzenie ten, jakieś wsparcie emocjonalne dla nauczyciela. Z takich szkolnych tych zawodów czy nauczalnych to, to chyba dość najbardziej prawdopodobne, co mógłbym być, ale no, trzeba studia skończyć, więc bym nie mógł. Ale spoko. Piekarz. Pan piekarz? No. Mógłbym mieć piekarnię swoją, kurwa, piekłbym chleb. Buły. Spoko, piekarz, spoko. Spoko robota. Spoko, fajne. Pianista, what the fuck? Serio, pianistów szukają też? Dwie oferty gdzie pracy. Gdzie szukają? Do teatru, dwie oferty kurwa, pracy. Czy gdzie? Nie wiem, no może do, też takie, do kościoła takie na przykład. Się wydaje, że po prostu muzyczny jakiś zawód, a tak konkretnie pianistą? No nie, plastyk nie, położna, to... pomoc dentystyczna, pomoc domowa, pomoc kuchenna, pomoc biurowa, pomoc... Fizyczna pomoc gastronomiczna, pomoc instytucji no kultury, tak wiem, pomoc kolei, pomoc produkcji. Takich. Nie, jeszcze jest dużo. Prawnik, to gadaliśmy już o tym? Też było, no. Co? Adwokat był, aha. No był adwokat, ale prawnik to po prostu jest, a że... czym się różni adwokat od trochę, prawnika? No bo prawnik masz chyba, mi się wydaje, że po prostu masz różne jakby dziedziny, kategorie, no. Te jakby kierunki tego, że na przykład jest prawnik od nieruchomości typowo, i on się zajmuje tylko tym, nie? Tymi prawnymi rzeczami związane z tym. Jakiś prawnik pracy na przykład, prawnik, kurwa, nie wiem czego. No jakby różne te, nie? Chyba... Okay. A adwokat no, tak już jest. Bardziej. Adwokat chyba właśnie sądowo bardziej działa, a prawnik ten. Nie wiem, to tak mówię na logikę, jak mi się kojarzy, nie? Że adwokat chyba sądowo okay. bardziej, a prawnik po prostu. Tak z doradcą okay. się bardziej kojarzy to. A kim jest promotor? To mnie zawsze zastanawiało. Promotor. To jest jakaś osoba, co promuje coś w sensie. Jakoś... No to nie działa tak, że kurwa nie wiem, w sklepie na przykład sobie. Nie to hostessa chyba też. No właśnie, promotor mi się z jakimiś promotor. Eventami kojarzy. No że, nie wiem, przed sklepem stoi, o przepraszam, Hochland, kurwa, sery nowy wypuścił na przykład i kolej se stoi przed sklepem, kurwa, z deską serów. To jest to, czy nie? Czy mi się coś pojebało? Czy promotor? Nie wiem. Albo jakieś eventy, nie coś wiem. Też, taka robota, jak, no nie wiem. Przetwórca żywności. O kurwa, to taki rzeźnik bardziej, do tego dojdziemy jeszcze. Tak, pewnie. Do tego typu, rzeźnik? No bo tak. To nie mógłbym chyba wykonywać. No, przejebana robota. Ciężka, plus to jest takie przy produkcji żarcia już robienie, to też odpowiedzialne dość, żeby kurwa kogoś nie zatruć albo coś zrobić, więc to średnio bym się nadawał do tego chyba. Teraz praca, która by mi się przydała, psycholog. O! O, przydałoby się, od razu psychiatra jest też na dole, poniżej. No bycie psychologiem też wymaga od ciebie, bardzo często, ale dużo ludzi mówi, że chciało być psychologiem. Spotykam tych ludzi bardzo często. No bo to jest ciekawy zawód, nie? Bywa na swój sposób ciężki, ale ciekawy, więc no... W sumie jakby nie patrzeć, to kurwa... Kłóci się to znowu z tym, co mówiłem, że nie chciałbym psychicznej roboty. Jakby nie patrzeć, to trochę ten kanał to taka trochę, jakbyśmy byli u psychologa i się pierdolili z nim głupota. No, czy ja wiem, no ale to też wymaga... edukacji w tym kierunku, żeby kurwa farmazonów komuś nie pierdolić, ani nic takiego, więc żeby być dobrym psychologiem, to nie jest łatwa robota. I wyciągać robota. Wnioski z tego, nie co jest, mówi, nie wyłapywać te rzeczy, nie? Łatwa robota, no. Myślę, że kurwa sam bym pierdolca dostał sam ze sobą, zanim bym tym psychologiem został, więc chyba nie dla mnie zawód. Ratownik, że medyczny na przykład i tak dalej też. No się my się liczy, wydaje, że możemy zaliczyć i medyczny i ten wodny, nie? No też są takie, no w sumie tak. Mógłbym być, ale to też odpowiedzialna. Bycie ratownikiem wodnym, ale zobacz, bycie ratownikiem wodnym na basenie w jakimś hotelu, w jakiejś zajebistej miejscowości, gdzie to słoneczko świeci, siedzisz sobie na siedzielce i sobie odpoczywasz. No tak, ale też wiele pewnie satysfakcji na dłuższą metę z tej roboty wtedy nie masz, nie? Aż tak bardzo, więc... Nie masz.
Ale czy jest ci potrzebna satysfakcja z roboty, o ile masz spoko, lekką pracę i dostajesz siano? Właśnie to bywa jest, i ciężka, to jest może to, być że... łatwa, może być ciężka, różnie, ale... No właśnie, ale bardzo dużo ludzi patrzy pod kątem robota. Tego, żeby praca nie była... Jakby... Praca tak zależy, samo ale większość ludzi mi się wydaje, że tak, no, tak jest. Ale nie, właśnie chcę powiedzieć, że praca... Tak samo jak życie ma swoją piramidę potrzeb, to znaczy piramida potrzeb polega na tym, że w życiu na przykład potrzebujesz najpierw załatwić swoje jakby najpierw takie fizjologiczne potrzeby, no. Potem masz jakieś emocjonalne, jakieś tam chęci i tak aspiracje i tak dalej, nie? No, a nie, jakoś to tutaj tam wygląda, w pracy bardzo jak często jest tak, że najpierw chcemy ją mieć, jak już ją mamy, to fajnie by było, żeby była opłacalna. Jeżeli jest opłacalna, to fajnie by było, żeby była trochę lżejsza, albo żeby było trochę więcej wolnego. A jak jest opłacalna, lżejsza i trochę więcej wolnego, to chcemy, żeby była ciekawa. Dała nam rozwój. Wiesz, i bardzo dużo ludzi, jak już ma dobrą pracę i tak dalej, to rezygnuje z niej, bo chce rozwijać się. No trochę tak to działa w sumie. No, jakby nie spojrzeć, to na ogół, a na ogół tak to działa, więc... Trochę tak jest. Więc racja. Redaktor to samo chyba, renowator. Renowator no, to się tam... naprawia rzeczy, nie? Renowator? No. Do renowacji no, coś chyba oddaje. Tak, no do renowacji coś właśnie oddajesz. Mi się to z meblami kojarzy, nie wiem czemu. Mi z butami. No ale meble też można renowować na przykład. Rolnik. Ciężka też robota i mało opłacalna na aktualne czasy. Tak? No, tak. Zależy, jak masz jakieś gigagospodarstwo potężne i fajne jakieś układy tam masz i to sprzedajesz jakoś sobie spoko, no to chyba git, ale tak, że kurwa masz jedno pole i obrabiasz, to tak średnio to się opłaca chyba. Ale też to taka robota kurwa fajna. Pole oraz sadzisz zboże, kombajnujesz. Farming Simulator. Żniwa. No taki Farming Simulator. Ale spoko. Graliśmy swego czasu. Rybak, przetwórca ryb. Śmierdzi. Śmierdzi i ciężka praca. Ciężka. Bardzo często w ciężkich warunkach, bo raz, że wieje, deszcz pada. No różne są warunki. Wypływasz to morze. Co pod to podpiąć, no bo są różne faktycznie. No ale taki morski rybak na przykład to przejebana robota, ciężka. No. Kiedyś oglądałem taki program od Discovery, był najtrudniejsze zawody na świecie i tam koleś właśnie brał udział w tych najtrudniejszych zawodach na świecie. I właśnie był rybak taki właśnie pracujący, mega przejebana robota. I też nie jest to chyba jakiś taki zawód, który sobie ktoś myśli, a bym rybakiem został. Wiesz co, to bardzo często chyba wynika z położenia geograficznego, w którym się urodzisz po prostu. Możliwe, że tak, nie? Możliwe, że tak. No bo nikt z gór na przykład nie pomyśli sobie, a zostaje rybakiem, ale nad morze i zostaje rybakiem. No właśnie, może właśnie w ten sposób też to działać, że no już dość tych kurwa gór i chce nad morze. Może w tym kierunku też. Może tak, może nie. Sanitariusz, scenarzystka, scenograf, no to też filmowe, sekretarz, sekretarz, to taka sekretarka trochę, być serwisant, to też podobne. Sędzia sportu. O, ciekawe. Ciekawe jest, ale... Sędziowie zawsze to są, zazwyczaj jeżeli są starsi, to są ludzie, którzy kiedyś uprawiali sport i już na przykład nie mogą, bo wiek im nie pozwala, więc zostają sędziem no, albo... Tak, no, albo... No, często tak. Albo też trenerem, nie? Ciężki ten. No, też jest, generalnie... pamiętaj, że są sędziowie też tacy, którzy są widoczni w trakcie jakoś ten, a są też tacy, którzy się tam z boku też jakby upewniają te... No, jest kilku przeważnie. No na przykład właśnie walki na przykład jak są, nie? No to tam jest chyba kilku sędziów, którzy... Sędzia Jarosz. Później sprawdzają wyniki, nie? Jakby... Tak. Średnia jakaś z tego jest wyciągana. Ale tak każdy inaczej zawsze typuje, nie? Że nie jest tak, że zawsze są zgodni, tylko czasem ktoś coś się inaczej. No tak, no dlatego właśnie jest kilku, żeby po prostu z jednym okiem kurwa ciężko by wychwycić wszystko. Więc jakby na tobie tylko składacz to składacz tekstu? Składacz tekstu? Jakiś copywriter, coś w tym kierunku? 43 oferty pracy są na służbę więzienną. Że na klawisza tak, czy co? No, chyba tak. Ciężka kurwa robota. Ciężka, przejebana. No, niewdzięczna bardzo, bo tam wiesz, pracujesz z ludźmi, którzy są strasznie zdenerwowani na życie i pewnie nie obwiniają cię o wszystko, no i nienawidzą cię generalnie, nie? I to jest takie praca psychicznie męcząca bardzo. Pewnie tak, więc ciężka robota. Służby mundurowe, czyli pies jebany. Socjolog. No, nie spadochroniarz. Spadochroniarz, stary.
No. To też nie jakiś wojenny kierunek? Z wojskiem coś bardziej chyba? No tak? Nie wiem. A może... No, no tak, ale kurwa, prywatnie, no to co, spadochroniarz? No też ktoś no, może się tym jarać, kursy. Znać no, ktoś może... i tak dalej. Właśnie w no, stary... celu rekreacyjnym bardziej ktoś wykupuje jakiś kurs, kurwa, spadochroniarz albo... My chodzimy na golfa nie? Na przykład i sobie no, tak, kurwa no, to, w golfa to w tym gramy. Kierunku też to też potrzebują golfistę, nie? W takim rekreacyjnym kierunku po prostu zawód, no. Nie? No to no. Też może to no, się tak, tam... tak. To tak. Raczej... Spawacz, 333 oferty. A to było w ogóle, opłacalny jest zawód strasznie. Spawacz? No. Spawanie ładnie pachnie. To... Ładnie? No nie i ładnie patrzeć, wygląda. Nie możesz patrzeć w to nigdy, bo się posikasz w nocy. A patrzyłeś na słońce przez te zielone taki helm? Tak, tak, to mi tata fajne jak to spawał zawsze to sobie patrzyłem, fajne no. No, słońce, fajnie się ciło. Zaćmienie słońca oglądaliśmy przez to, no. Czy tam księżyca. Ale, no jakbym się wydokoła mamy... w tym kierunku mógłbym być. Teraz mamy specjalista DS i tego jest bardzo dużo. I to jest specjalista do administracji, analizy, badań, rozwoju, bezpieczeństwa IT, BHP, chłodnictwa, klimatyzacji, e-commerce, finansów, HR, finansu i sport, importu i eksportu, kadr, płac, marketingu, obsługa klienta, chroniarz, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Jako specjalista to się określa nie czasem gościa po prostu, który pracuje w tym kierunku, w tym zawodzie. No, marketingowiec, danym, sprzedawca. Jakiś czas i się zna na tym, tak? Tak. Tak. Spec od wybielania. Spedytor to jest chyba też osoba, która coś robi z samochodami, nie? Z przewozem. No przewozy, nie? Ale co dokładnie, to aż sobie sprawdzę. Spedytor? A to jest chyba osoba, która pracuje w biurze i nadzoruje... Spedytor. Jest odpowiedzialny za wysyłanie, odbieranie towarów. Czyli chyba bardziej załadunek, no, spedycja, tak. No. Spoko mógłbym być. Sternik. Stewardesa. Stewardesa to jest przejebana robota. I stewardess, no, i stewardessa. Chodź, smoknąłem. Stewardess przejebana? Jak ktoś lubi? No. Jak ktoś lubi, ale to spoko. Sobie też za każdym razem... do tego warunki, no bo to jednak też trzeba być dostępnym, ciśnienie, nie? Musi dostępnym nie wkurwiać i tak dalej, no. Nie, ja lubię, jak leciałem tym samolotem, mi się podobało, mógłbym być, ale no... Nie, no nie mógłbym być, bo ciężko ze względu na to, że no musisz być tam dostępny, nie? Ciężko sobie trochę mi się wydaje ułożyć życie. W ogóle ja się zastanawiałem, czy stewardesi śpią w tych miejscach, czy oni tego samego dnia wracają? Różnie chyba, nie wiem. Ciekawe to jest, nie? Ciekawe. Fajna praca na przykład jest być, no to pracować... też ciężkie w sumie. Fajną pracą jest... pracować w biurze podróży i być tym rezydentem. Rezydentem? Gdzieś w jakichś miejscach. No, w jakichś miejscach. No jeżeli masz stałe miejsce, już tam pracę i tak dalej i możesz sobie tam siedzieć, no to jak lubisz, to spoko chyba. No fajnie, siedzisz, pijesz kawkę, pierdolisz. Może być. No gadasz tam z ludźmi coś. No ciekawe to jest. Tancerz. No chuja bym się nadawał. Tajemniczy klient, kurwa. Na TikToku chyba, że tancerz to mogę być. Tapicer, team leader, technik. Technik żywności. Technik technolog. Właśnie czego, bo jest dużo techników. Terapeuta. Tłumacz. Tłumacz też jest odpowiedzialną pracą i trzeba znać się tłumacz na języku. Odpowiedzialno, nie? No, raczej wypada. No tak, tak, tak. Tokarz? No pokaż, nie tokarz? Pokaż, jest tokarz. Nie tokarz. To jest od zamków coś? Tokarz? Nie. No. Tokarka, czekaj. Do czego służyło to narzędzie? Tokarz, czekaj, no chcę sobie przypomnieć, bo... Pokaż, obróbka pokaż. Drewna, obróbka drewna, no. Czyli... A coś mieliśmy już, a dekarza mieliśmy chyba, tak? Tak. Na tym, w poprzednim. Tokarz, obróbka drewna, aha, w ten sposób to działa. A sprawdź, no to też to mój jest... dziadek robił, to mi się podoba. O, nawet taką maszynę miał, no. Fajne to było, jeszcze, zawsze lubiłem co to jest... patrzeć, jak robi coś takiego. Co to jest UX designer? UX? No to jest user experience, czyli masz UX, czyli no jakby, kurwa, nie wiem, interfejs na przykład aplikacji ogarniasz dobrze, albo YouTube'a na przykład wygląd, że o, to będzie dobry wygląd, kurwa, tak zrobimy, tu ludzie to klikają, najczęściej tak działa, no fajna robota, fajna, taka musisz, fajne, bo możesz właśnie, no musisz, wiesz, na podstawie, kurwa, wyobrazić sobie, jak użytkownik z tego korzystaj i jak najoptymalniej to coś tam tak zrobić w tym. Fajna robota, fajna. Też można pierdolca pewnie dostać na dłuższą metę, ale weterynarz? No nie mógłbym być raczej mi nie jarany. Ciężka praca, kierunku. Bo musisz zwierzątka biedne naprawiać. Bo no, wiesz, ja to się nie wydaje, lubię że pracujesz ze zwierzątkami, a tak to oglądasz cierpienie cały czas. No ja nawet jak filmik mi się wyświetla, to skipuję zawsze, jak smutno się dzieje zwierzaczkowi, to nie mógłbym być.
Ktoś by przyszedł z rozjebanym jakimś zwierzakiem i mówi, napraw mi to, ja takie, kurwa, nie, weź. A ta łapa tak rozkurwiona, wypierdalać, nie mogę, nie mogę. No, i też było smutno. No, ciężki zawód. Dobrze, byłem na drenażyk. Wulkanizator. O, z gumą, no to, palisz gumę, też, gościu. Też coś w kierunku tej mechaniki, o której gadaliśmy. No, trochę pewnie, tak. Pewnie mógłbym być, jakbym się wyszkolił. I ostatni na dziś. Dlaczego? No to już są ostatnie zawody? Zegarmistrz. Kurwa, mi się wydaje, że właśnie jestem zegarmistrzem, bo czas tego programu się skończył. Dobra. Jeszcze chwilę możemy pociągnąć, bo 40 minut dopiero mi wybiło. I co, zegarki na prawie realnie? Tak. Naprawdę? No, tak. No, są takie salony. No. Który z tych zawodów ci się podobał najbardziej? Mi się wydaje, że chyba barman ci się podobał najbardziej. No to już powiedziałem w poprzednim odcinku, że ale możemy tak właśnie skwitować ten odcinek, że barmanem mógłbym być, to się wszystko idealnie wpisuje w to, co też powiedziałem na początku, że ciężko mi właśnie by wykonywać robotę, która jest podobna teraz do aktualnej, której robię, czyli też jakaś taka biurowa i tak dalej, takie duperele to nie bardzo, a barman fajne, lubię kurwa drineczki, lubię się najebać, lubię robić, jarają mnie te drinki, fajnie się to robi, kręci, ale nie chciałbym być barmanem właśnie tak, że pracować. Zakończmy tym pozytywnym akcentem, dobranoc. Dobra, no to dobranoc, czas się skończył.